Nic nie przywróci im wzroku, nigdy nie będą sprawni fizycznie. Daniel i Marta, rodzeństwo z podziemia Tycz, są nieuleczalnie chorzy. Pomóc można im, tylko tak, żeby ich życie stało się przyjemniejsze, a życie rodziców łatwiejsze. Akcję pomocy dla dwójki genetycznie chorego rodzeństwa koordynuje białostocka fundacja Pomóż Im. Co, buźki dasz Marcie, czy nie? Rodzeństwo Marta i Daniel ze wsi Smolugi koło Siemiatycz chorują na rzadką genetyczną chorobę. Nie widzą, nie mówią, nie chodzą. Kontakt z nimi jest bardzo ograniczony. Wyruszają płaczem, uśmiechem, stuknięciem. No, po prostu już tak na wyczucie jestem z nimi. A trzeba być 24 godziny, bez przerwy, karmić, dawać pić, codziennie podawać mnóstwo leków. Marta ma ataki epilepsji, czasami obydwoje trzeba cewnikować. Często zdarzają się zakażenia. Poddychaj ładnie. Zrób tak. No, da. Wymagają wiele pracy i zaangażowania, a równocześnie są źródłem miłości, dumy i radości. Rozumieć to rozumieją. Słuch to mają nadzwyczajny. Po prostu, bo jedno drugie zastępuje. Jak dobrze nie widzą, to słuchem namagają. Muzyka no to musi być na okrągło jeszcze dobrana, no zresztą. Dzieci wyleczyć się nie da, ale można im pomóc. Dotychczas na podwórko wyjeżdżają w takim zwykłym dziecięcym wózku. Potrzebny jest porządny, inwalidzki. Dobrze byłoby pomóc to chociażby w ten sposób, żeby teraz kupić ten wózek inwalidzki. Taki wózek elektryczny, który byłby przystosowany do warunków wiejskich, na taką wioskową drogę, a nie na asfalt, nie na polbruk. Więc to musi być porządny taki wózek. On kosztuje ponad 20 tysięcy, taki, żeby on rzeczywiście im służył. Zwłaszcza Daniel lubi wychodzić na podwórko i lubi być na podwórku. Także warto byłoby, żeby ten wózek miał. Chodzi o taki wózek. Nam zależy na tym, żeby byli duże koła. No bo tu pieniądze dla Daniela i Marty można wpłacać na konto białostockiej fundacji Pomóż Im, która prowadzi dziecięce hospicjum domowe. Wszystkie informacje są na stronie internetowej. Do akcji włączył się też białostocki oddział Gazety Wyborczej. Ładna dziewczynka.